Lecimy, ready. Lecimy! Zaczynamy kolejną rundę katana! Ready. Katan! Za honor! Dobra, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku AB jakby wyciągnął wnioski, że nie warto zawsze się fokusować na bleduszu, a warto czasem... Co robić? Czasem współpracować, żeby pokonać potężną Madzie Kot 8. Najpotężniejszego gracza Katana. Oj, tak, tak. Zobaczymy... Oj, na. Oj, nie. Oj, nie. Jest niedobrze. AB... O, au! Ale zabolało. Dobra, dawaj Gremlin. O, to bolesne pole, nie wiem czy... Bolesne? Oj, bolesne. A co my gramy? Teraz Sifaralsy, dobrze. Sifaralsy, no. Boże, zajmą mi wszystkie... Au, jaki ból! Wszystkie dobre pola mi zajęli, bogowie, nie, no nie wytrzymam. A, wow. Ja pierdykam. Nie ma, nie, no nie wiem co mam robić, wszystkie dobre pola to co mi zajumane. Bogowie, trzymajcie mnie. No nie ma żadnego dobrego pola teraz. Bogowie, jaka żenada jest tutaj, co tu się stało? No, taka żenada z tymi polami, no. No dzisiaj to, no nie wiem, no jakiś dramat jest ogólnie w tym dzisiejszym kiosku. No nie wiem, co mam o tym myśleć ogólnie. Ajajaj, no i co ja teraz mam biedaczek robić, no. Co ja teraz mam zrobić, biedny? No nie wiem, no chyba płakać mi pozostało, co nie? Ej, jak myślisz, no, płakać? Chyba tak, no. Myślę, poczekaj. No zacznij, potem ja popłaczę. Daj, myślę, to tak. No zajmowali mi wszystkie fajne pola. No właśnie. Takie przykre, że po trzech już nie ma pól. No trochę, no przykre to mało powiedziane, co nie? Trochę bardzo przykre, no 100 by się przydało. Boże, jak mi poza nie wiem. Ej, centralnie nie mam pojęcia, gdzie mam się rozbić. No przecież to jest jakiś śmiech na sali. Gdzie tutaj, kurde, no tak średnio bym powiedział. Bogowie, nie wiem, no tu chyba muszę. Tu, no okej, okay, tu, dobra, takie pole biedackie, ale nic się nie da zrobić. Dobra, trudno, robimy tu. Dobra. I teraz... No i teraz właśnie, no i co teraz? No i co teraz? Chociaż zapomniałem, że ja robię podwójny ruch i jak debil, nie w tej kolejności, ale to szczegół. Cóż. No właśnie, i gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz się rozbić? No nie, no totalnie. Totalnie. Tragedia. No tragedia, panie Imbi. Żeby pan wiedział, że tragedia. Tragedia i to jeszcze nie byle jaka tragedia, bo jest... idę po kepsika. To idź po kepsika, bo ja muszę tu porządnie przekminić swoje ruchy. Nie no, chyba tu się rozstrzyguje, no. Taki średni ruch też, ale z drugiej strony będę miał trochę tego. Może coś z tego wyjdzie. Może tu bardziej, żebym miał dostęp do tego. Tu i tu wtedy. No, jest to jakaś opcja. Może coś z tego wyjdzie. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, nie jest to może najpotężniejszy ruch, ale... Ale jest jak jest, no. Jest jak jest, trochę inną taktykę tym razem przyjmę. Nie będę szarżował tych wysp, tak już bardzo. Bo jak znałem życie, jak... Tak, bo jak zaszarżuję wyspę, to znałem życie, to się źle dla mnie skończy. No dobra, to ja robię tak. A, znowu wszystko w dziesiątki wkładasz. Nie jest źle, AB. Wszystko w dziesiątki poszło, AB taką strategię przyjął, nazywa się dziesiątka. Potężna strategia AB'ego, zobaczymy co zrobi Madzia Kot 8. Tutaj Madzia Kot 8. No dobra. No i zaczęła się nierówna wojna o dominację
Na oceanie bałtyckim. Ejbi, co zrobi ten mały mini wojownik? Rzuca potężną, trójka potężna wypada, proszę państwa. Emocje jak na jakimś... Tego albo drewno? Emocje na jakimś grubobraniu. Co chce? Nie, nie, nie. Ja chcę siano jak już, jakbyś miał się do zaoferowania, ale chyba nie masz. No, w sensie mam siano. Masz siano? To, ja za, mam, to mogę ci dać cegłę. To mogę ci dać cegłę za siano. Ja mam cegłę, ale za owce bym wolał. No i myk, dogadani. Biznes. A masz? To biznes, jak to się mówi. Nie mam. Drewno, a nie masz. Dobra. Ale zobaczymy, co zrobi Gregor Gromlin. I rzucił. O bogowie. O bogowie, co on zrobił? Ale on zarzucił tą potężną kosteczką. No oj, oj, Gremlin, jak ty potrafisz. Dobra, czy ktoś chce w ogóle kamień może? Mhm. Co chcesz dać za kamień? Owce. Może być. Dobra, owieczkę. Myk. Dobra, Madzia Kot 8, co zrobi? O bogowie, Madzia Kot 8 wie, że te pole jednastki to był strzał w dziesiątkę. O tak. A zobaczymy, co zrobi AP. Nazywany też potocznie AP. On... Mam nie za dobrze z tymi surowcami? Mamy to siano? Oj, ja siano, póki co mega deficytowe. Za owce? Pamiętajcie jeszcze o tak zwanym ataku tych mrocznych wojowników. Nie? No tak. Nie, nie, siano niestety nie mam, byczku, wiesz? Jakbym miał siano, to bym przemyślał twoją propozycję, ale jako, że nie mam, to nie mogę przemyślać. Ale blad, ja już się wymieniłem. Spokojnie, jak to się mówi, nie od razu... nie od razu Rzym zbudowano. Ale ja już zbudowałem. Zastanawiam się teraz, gdzie się rozbić. Czy rozbić się... Tu fajne, no fajne tam pole jest niedaleko ciebie, AB. Myśl, tak mi się wydaje. No dobra, kto zabroni bogatemu? Blady, nie kurczymy się, mi ten, Blady. AB, daj spokój. Nie ma nie tego złego. Nie tymczasem, co robi Blady, blokuje AB'ego, no. AB, no ale co ci to przeszkadza? Tylko blokuje. Rycerza postawić pomiędzy mną i będzie spokój, ale nie ma no. Rycerzy. Nie ma. Ojejku, no jeju, tam robi z tego problemy, no... Zajebiście, zblokowany mnie z każdej strony. Nie no, jeszcze masz przejście, zobacz. Jakbyś poszedł, tam są dziesiątki do góry. A weź mnie i brzegiem kurwie, byś szedł. Ja mam. Ja mam. Podoba się? Nie, nie potrzebuję owcy. O. Madzia Kot 8 była pierwsza. No nieźle, Madzia Kot 8. No nieźle. Tak, to już tak? Że siano za owce. Nie mam siana niestety, byczku, wiesz. A ma ktoś siano? Oj, nie wiem. Chyba towar mega, 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 mega deficytowy. Na pewno macie, można zrobić tak. O, bogowie. Niestety, gdybym miał, to bym się zastanowił, ale niestety, aktualnie nie posiadam. Delvex? Delvex? O nie, Madzia Kot 8 się nie odzywa. No to widocznie nie chce twojego biznesu z jakiegoś powodu. Może nienawiść? Może chęć zemsty? Tak? Je owca za kamień? Po co to? Komu? Kurde, ta kancelaria nie odbiera. Delvex. Podoba ci się? A ja nie mam siana. A może taki deal? No i się zgodził. A je w końcu. Nie zauważyłeś. Przekonałeś go, ale się nie odzywał.
Tak jest. O nie, Abi leci Road to Million, Road to Wygranko. Tak, dobra. Tak. Dawaj, Gremlin. O bogowie, walko! No i zaczęło się. Delvex, będę dla ciebie miły, spokojnie. Co nie zrobi Gremlin? Okay, wow. Ufam ci. Ale zablokowa. No wiem, widzę właśnie, że go nie okradłeś. Bardzo subtelne to było. No i zaczęła się nierówna walka o dominację. Dobra, moi drodzy, kochani, czy ktoś ma drewno albo siano do oddania? Za na przykład glinkę albo kamień? Nic nie mam. Jak nie będzie? Mam ani tego, ani tego. Nie macie drewna ani sianka? Nie macie? Nie mam. 100% nie mam. Info? Oddanie. No dobra, nikt nie chce gliny za to? Nie chcecie na pewno? Nie bardzo. No dobra, nie to nie. Zobaczymy, co zrobi teraz Madzia Kot 8. O, Gremlin, widzisz, że masz sianko. Na pewno nie chcesz oddać za kamień albo glinkę? A bardziej za owce. Nie, za owce nie mogę. No, ale za to mogę ci dać. O, bardzo dużo gliny mogę za to się. Za glinę bym z chęcią się powymieniał z kimś. O. Co? Jedno sianko za milion gliny? Za dwie gliny mogę ci dać. Co ty na to? Taki luźny deal. Czekaj. Co ty chcesz? Sianko? Ja chcę sianko, mogę ci dwie gliny dać. Dobrze, mogę przyjąć. No i klawo. Dobra. To teraz do banku. Jak chcesz, to mogę ci jeszcze dać więcej, jak masz drewno na przykład. To mogę ci dać jeszcze jedną glinę i kamień. Nie, bardziej nie, bym mógł. A, nie masz już drewna. Bardziej bym potrzebował dać wam tak. Mogę ci dać... Nic innego nie mogę dać. Że po prostu, to w ten sposób. Nie, to nie. Kurczę, niedobre, mroczne czasy dla zwyczajnych ludzi. Ajajajaj. Dobra. Czy ktoś będzie chciał się za drewno wymienić? Nie. Ja, możesz wybrać jaki też surowiec. Ale nie. Czy ktoś będzie chciał się za drewno wymienić? To go nie zablokuje może. No to mówię. Możesz wybrać sobie surowiec. Dobra, jaki nie, ci to dam nie. Zamian. Co tam masz? Glinę. No nie. Czy ktoś ma drewno? A teraz to nie dam. No pytałem się, czy nie chcesz, czy ktoś cię chce wymienić, tego nie zablokuje, ale nie było nie żadnego odzewu. Ale i takie mam drewno, cię nie wymienił. A, nie masz. A chyba mikrofon się zmienił. Tak, włączył mu się wąchocki mikrofon, taki, żeby go nie było słychać przez przypadek. To mikrofon mi się zmienił. Teraz już masz lepiej. Przez chwilę było cię słychać jak na PKP. No. Co wy... Patrz, mogę dać... Co mogę dać? Dwa kamienia za drewno. Nie no, na PKP to teraz lepiej. Co wy na to, taka oferta? Ja nie mam żadnych surowców, nie mogę. A może dwa kamienia i dwie gliny za drewno? O kurde, kusi, ale nie mam. Dalej nie mam drewna. Ja pierdolę, mieliście jedno zadanie, co nie? Okej, to pójdziemy, to inaczej to zrobimy. Inaczej pójdziemy. Czy ktoś ma dwa kamienia? Też nie. Ja mam. Co chcesz za dwa kamienia? Święty spokój. Odblokowanie mojej dziesiątki. No to za późno powiedziałeś. Ale inaczej. A masz kamień i ściano może? Nie. Nie masz? Nie. Dobra, a tak z ciekawości ktoś ma siano? Tylko ty. Tylko ja mam siano. Ja mam dostęp, ale nie mam. A, okej. Okay. Chuj z tym, kurwa. Biznesy, kurwa, ciężkie czasy dla przedsiębiorców tutaj. Jest jak jest, no nic nie zrobisz, no. Jest jak jest. Oho, Madzia Kot 8. No nieźle. Mocny ruch.
Super, pomiędzy wszystkimi. Będę dostawał teraz wszędzie robery, no. No tak, bo to jesteś centrum wszechświata, można powiedzieć. W centrum wszechświata jesteś, Abi. Można by rzec w sumie. No dobra, czyli wracamy do roundu udupienia Abiego i... Nie, nikt się nie... I Blady, który mówi, żeby się nie bić, po czym się bije. Co mi chcesz dać? Mogę ci dać absolutnie wszystko. Teraz patrzę, że masz za rokę, dobra, nieważne. A Madzia, Abiak, coś byście chcieli za sianko? Ale ja nie mam sianka. Ale ja ci daję sianko. Owce. Mogę kamień ci dać. Albo kamień też. O, no to idealnie. To z jednym się wymienię za owce, z drugim za kamień. No i klasa. Nie, no właśnie, to owca to mi się... A nie, czekaj, to owca miała być nieważne. Dożyłem. Myślałem, że najpierw kamień. To ja mogę jeszcze raz. Jak już tak proponujesz, ajajaj. O, tak. O. Myślałem, że najpierw dasz kamień. To było losowe. No i victory point. No i zaczyna się. Potężna jedenastka. To może dacie to sianko? Nie mam siana. Ja z moim zerem chętnie ci coś dam. Nie, ty to mam. Nie odzywaj się, udupiasz mnie ciągle. Nigdy bym tego nie zrobił, Amy. Ruszaj się, Umadzia, kot 8. O, przeżyłem. Dałbyś sianko? Za drewno. Ale go wszystko, tylko nie mam drewna. Możesz dać cokolwiek. Drewno jest mega, ale to mega, 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 mega deficytowe. Potocznie. To jest z tego sianka? Mówi na drewno, mówi jak się czarne sianko? Złoto. Dobra, dawaj AB, pokaż, co to znaczy być katanowym odkrywcą, AB. Już myślałem, że znowu ta jebana siódemka na mojej duże. To w sumie byłoby dosyć zabawne. Dobra, proponuję tak. Za siano, nie mam siana, byczku. Na szczęście są ludzie, którzy mają. Dokładnie. O, widzę, że AB robi roastu wygranko chyba. Mhm. O, dziesiątka. Patrzcie na to, jak dziesiątka mu weszło. Ja pierdy, Kamil, AB ma itemów. Nie wierzę. No i ban. No, zobaczcie, co on w ogóle robi. Jak król teraz może sobie rządzi się tam. Trzeba go powstrzymać, Gremlin, nim jest za późno. Ja pierdolę ten dalej, no. Może tak być. No, może być. Jestem tego pewien nawet. No nie, no. Uff. I siódemka, ja pierdolę. No, to go zablokowałeś, tak? Uff, całe szczęście. No, czemu zostawiałeś sobie 8 surowców? No właśnie, czemu sobie zostawiłeś? No bo dostałem teraz 4. No to po co dostawałeś 4 surowce? Nie wiem, ta gra mi dała, ja nie chciałem. Dobra, kto ma... Uwaga, pytanie bardzo ważne. Czy ktoś chce się wymienić glina za drewno? No. W sensie, że ty chcesz glinę? Nie, że ja chcę dać glinę. Nie, to nie. No i się rozjuszyłem. Piątka nie pada. Dobra, co tam AB ci zostało? O, no wow, nie ma problemu, dam ci jeszcze trochę surowców. Kurde. Nikt nie ma gliny, nikt nie ma drewna. Miasta. Nikt nie ma drewna. No skąd kurde, jak jedyne to jest piątka i ósemka. Albo mają wszyscy, albo nikt. Mroczne czasy, mroczne czasy. Dawaj. Znowu ta szóstka. No cóż, no to skipujemy. Chcesz Gremlin dać sianko za coś? A masz kamień? Mam. No to co, sianko za kamień? Czekaj, tak analizuję. A dobra, niech stracę. No i biznesy z tobą to czysta przyjemność, elegancko. Dobra, to pójdę.
końcu drobnęło. No w końcu coś drobnęło, to prawda. Bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. To se tu wejdę i to se spuduję. Dobra, dawaj, teraz ty macie kot 8. No muszę... Znał szóstkę. Znał szósteczkę. Muszę przyznać, że to wypada teraz szóstka najczęściej. Nadal najczęściej wypadającą liczbą. Ale muszę przyznać, że jest nawet wyrównanie. Chociaż Madzia kot 8 jeszcze nie zdradza, nie wyciąga wszystkich asów z rękawa. Potężny monopol drewna. No, wiedziała. I mi podjebał całe drewno. No Madzia kot 8 wiedziała, że tutaj... A to sianko? Niestety nie. Za owce? Oj, byczku. Bardziej bym potrzebował kamień. Niestety, jest to mega, ale to mega deficytowe i nikt nie ma sianka. Oj, nikt nie ma. Oj, nikt. Chociaż... O, niech będzie. O! Najdłuższa droga, Madzia kot 8. Idzie, wchodzi na prowadzenie. Patrzaj, Bibi, wyrzuciłeś dużo surowców, masz 8 i nie ma rowera. No. No bo tylko... teraz dopiero wyrzuciłem, dzięki temu mam 8. No to tylko nie zostawiaj 8 surowców znowu i kolejną turę puść. O, widzisz, zostawiasz sobie 5, bardzo dobrze. Na ktoś drewno? Nie, niestety nie mam, byczku. A wziął i wydał, no. No pewnie, że tak. Dobra, Gremlin YouTube, dawaj! Pokaż, na co ci stać. No, no tak i zablokowana. Co chcesz zrobić, Gremlin YouTube? Ktoś ma sianko do wydania? Oj, niestety nie. Ale nie martw się, Gremlin, po co ci sianko? Nie ma tak u rycerzy w tym, tych barbarzyńców w tej wersji, więc nie potrzebujesz tego, zaufaj mi. No, wy zapominacie chyba o tym. Sianko to jest tylko do rozwoju potrzebne. 2. Ajajaj. Aj, no chyba nic nie zdziałam. A ktoś... A, zresztą, róbcie. Rzucaj kostką, Madzia kot 8. Rzucam kostką. Ma ktoś drewno? Niestety, nie. Drewno jest deficytowe, jedyne wiesz co? Drewno, jakie miałem i podpierdoliłeś. Drewno nie wypada, bo nie wypada 8, nie wypada też 5, mimo że potencjalnie są to częste liczby, to nie wypadają. Dawaj jej, psonie, poka, są częste do momentu, aż się przy nich zbuduje, wtedy już nie są częste. A, wtedy są już dużo rzadziej. No. Ale popatrz na to z pozytywnej strony, Abi. Wypada ci przynajmniej... wypada ci... Nie, no szóstka nie jest przy szóstce. No to nie, no to nie masz żadnej pozytywnej strony. O, patrz, drewno, Abi! Jakie drewno? A, to ten, dla Gremlina drewno chciałem powiedzieć. Tak. Gremlin, tak, chcesz drewno, za coś no, dać chciałbym. Te drewno? A co możecie mi dać? A jeszcze pytanie ma, no nie wiem, a co chcesz? A ma w ogóle ktoś sianko tak z ciekawości? Nie. Nie. Sianka też nie ma? Ale wiesz co, czekaj. Ty, Bladeuszu, mówiłeś, że w tej wersji nie ma knajtów, prawda? No nie ma, a no nie ma. No dobra, jak to... O, ty mordę jeża. No i się rozjuszyłem. A chciałem się z tobą wymienić. Uff. Dobra, to co chcesz, to nie wiem, chcesz kamień? Co chcesz, kamień? Glinę, owce. To co mi dasz. To kamień może być. Znaczy może poza kamieniem, to pozostałe. No to... to wszystko, niech może będzie poza kamieniem. Glina? Dobra. Normalnie jak z dziewczyną zamawiasz jedzenie takie... To może być, wybierz sobie, po czym kamień, ale oprócz kamienia. No zasadę to zasadę, no, co to postawił sprawę jasno. Wszystko poza kamieniem. Wiesz, mój mózg już tak podświadomie działa. Dobra, muszę się w takim razie przymocno to... czyli nikt, rozumiem, że nikt z was nie ma sianka. Ani grama. Ani grama sianka nie macie. Nic. Nothing. Bieda bogowie. Siankowa. Bo bieda siankowa. No właśnie widzę, że bieda siankowa. A to sianko, bogowie, jakbym przytulił sianeczko. Sianko, sianeczko bym przytulił. Niedobrze, a nawet bardzo źle. Dobra, to zrobimy tak, moi drodzy, że wymienię tu, bo co mam robić, to wymienię sobie i popłynę wysiną dal. A co tam? To daleko żeś dopłynął, o nie, najdłuższą drogę ma, ojoj.
Tak wyszło, moi drodzy, tak wyszło. Jak później pójdę na przerwę, to później pójdziemy na tego, na zombiaki. Jak ta gra o zombiakach? Zajebiście. Taki jak West Hunt, tylko no. Zombie. A to jest no West Hunt? Trochę... No to jest od twórców West Hunta. Ale co, ty, że też musisz zgadnąć, kto jest kim? No, no masz zombiaki, które są przebrane za ludzi. A. I no jest dużo ludzi po prostu i masz... zombiaki muszą zabić 17 cywilów. Mhm. Robią to poprzez niszczenie generatorów i powodują otwarcie się jakby gazu i cywile po prostu przechodzą przez ten gaz i umierają, a jak nazbierają sobie wystarczająco, to mogą zmienić się w zombiaki i zabijać hunterów i tych. Pojebane. Czyli West Hunt 2 inaczej. Tak, no, odblokuj na Maybach tą dziewiątkę, co? Patrzcie teraz. Ojoj. O ty mordejerza. No i się rozjuszyłem. Ty, Bloody, to masz najwięcej punktów. To prawda. Oczywiście, ja siódemka w mojej turze. No i ogólnie ludzie tam mają swoje umiejętności po prostu, typu jest scout, który skanuje dany obszar. Albo hunter, który po prostu stawia trapki. Ciekawe. I jak ktoś wejdzie w te trapki, no, to wtedy przychodzi, przychodzi powiadomienie, że ktoś no, chce w trapkę. Nieźle, to brzmi jak naprawdę porywczy gameplay. No nie, no ogólnie fajne ale jest. Ale co trapki stawia traper, AB, ze wszystkich gier, jakie graliśmy, Among Us i tak dalej, to co nie wiesz? Aj no. No to jest oczywiste, ale on tutaj nazywa się inaczej po Hunter prostu, to rozumiesz? Jest ten zombie jak z Left 4 Dead, nie wiem czy wiesz. Tak, o tak, tak. On też tam, on też huntuje? No pewnie, że tak. Idziesz sobie, nagle słyszysz może ja ktoś chce dwa kamienie za sianko. No. Gdybym miał sianko, to bym się nie mam wiem, 7 kamienia z 9 surowców. To może... No to spokojnie, jak wyrzucisz siódemkę, będziesz wiedział co oddać. Kurde, no nic nie. To znowu. Co za totalny bezsens. Ja pierdykam. Na jaką przerwę ty pójdziesz? Przecież o 17. Dobra, już dawaj Madzie kot 8. Ja mówiłem, że się po prostu opóźni. O Jesus. Mroczne czasy. W mrocznie, niestety. Dawaj, Ibi. Teraz siódemka? Nie, jednak nie dzisiaj. Zdziwiłeś mnie. Zazwyczaj siódemkę wylosowywałeś, jak tu proszę. Drewno albo siano? Oj, niestety dwa deficytowe, byczku. Dwa, nie, które nigdy nie wypadają. No dobra. No to 4-1. Ten Ibi stał się taki potężny. O Boże, port kamienia se port kamienia se zrobił, może teraz rządzić światem. Kamień jest jednym z najczęściej wypadających surowców. Kamień wala się praktycznie wszędzie. AB ma teraz go pod dostatkiem. Ja niczym król. Taka prawda. Prawdziwy. Godzinka, 12 prawdziwy zostało. Królewicz AB. Ale to już do końca live'a będziesz miał. To i tyle. No to i siódemka jak psu w dupiu. Ja pierdykam, no, Bisz AB. To będzie godzina nagrywek. Bisz AB, kto ma teraz pecha? Ja mam pecha, musiałem oddać całe moje... cały mój i majątek. Tak, podniewać nam surowce. Ajajaj, kurde, niedobrze. Ta. No, kamień. Też ten kamień, nie ma. Pytanie, ktoś ma drewno albo sianko? Mam kamień. Nie, sianko albo drewno, czy ktoś ma? Mogę ci dać kamień. Nie, kamienia to też mam. No, kurde. Chyba, że wolisz kamień, to wtedy mogę ci też dać kamień. A jak bardzo będziesz chciał no dobra. Dwa kamienie, co mam, mogę tak zetrzeć i będzie... Dobra, chcesz mi dać za coś dwa kamienie? Będziesz miał iskrę. Ja ci mogę dać za dwa kamienie, za cokolwiek. Dwa kamienia za... owce. Cokolwiek. No bo w sumie... Dwa do dwóch mogę się tak wymienić. A, nieważne, kurwa. Zjebałeś mi cały no, plan. No, to się powymieniałeś. No, powymieniałeś, co się mówi. Dajesz mu kurwa 2-1. No, powymieniane. Na proszę cię. Powymieniane, czy tak powiem. Dobra, tylko gdzie tu pójść teraz? Do góry czy na dół? W ogóle fajnie, że zajęłem sobie tą 11 złotą. A, pójdę na tak razie nie tutaj. Za często pada. No, ja tam bardzo polecam. Ta piątka też nie za często dropi.
Nie była zbyt taktyczna. No piątka to w ogóle nie dropi jak na piątkę, co nie? Dwa razy dropła podczas całej gry piątka, przecież to jest śmiech nie na sali. Nie była taktyczna. No. My do ilu punktów tu gramy? Do miliona. 14. No niestety, ale już... Ktoś czuje, że zombie zaczną się o 18. Nie no, myślę, że do 30 skończymy. Tak, myślę, że na spokojnie. Długo gra trwa, no ale to dla... No tak wyszło po prostu, zbieg okoliczności. Tak, okoliczności czasami zbiegają się. Dokładnie, rzadka przypadłość okoliczności. Ale ten AB się rozwija, bogowie. Możemy było zagrać tego Prisona dwójkę. O bogo, jak on ma najdłuższą drogę, ma zajebistą. W sumie tam wychodziły chyba jakieś mapy. No ale to się nie oglądało po prostu. O! Nie wierzę, coś innego wypadło, trójka. Nie wierzę. Ktoś tam drewno chciał? Co? Drewno? No ja chciałem, to się no mogę. No, tak właśnie sądziłem. Proszę bardzo. A, dziękuję. Gratulacje użytkowniku, wygrałeś. Wygrałem. Dziękuję. Możesz sobie mi miło. Teraz nogi. Kliknij OK, zanim ubiegnie się ktoś inny. Odbierz już dziś, bo już jutro nie będzie. O, oczywiście siódemka, jak przystało na dobry ten moment. Ja no pierdolę. Klasa w końcu, kurde. Klasa. Oj, no ja wiem, że przegrałem, zauważyłem. Ajajaj, dobra, chuj, trudno. Gratulacje użytkowniku, właśnie wygrałeś Knighta. Właśnie wygrałem Knighta. A co ty tak nas blokujesz, tą ósemkę? No bo Madziko, to się mam blokować? Mhm. No bez przesady, no. No dlaczego mnie? No właśnie mówię, że ciebie nie. Cichaj, Delvex. Ale Kremlin mówi, że mnie. Cichaj, Delvex, nie ciebie, tylko Madzie. Madzia, Kodosie chcą się z jakiegoś powodu na ciebie sfokusować. No właśnie. Co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, co ja mam zrobić. No dobra, niech będzie. O oh, wow, ja pierdolę, no. Co dobrze ci idzie, no i masz jeszcze no kurwa, Robert jest statystycznie 90% na moim polu, no. Ale statystycznie masz najwięcej punktów. No statystycznie mam najwięcej punktów, bo mam kurwa jedną drogę więcej niż ty. Ale masz najwięcej pól, no to co ty się dziwisz, że masz najczęściej Robera, no. Ja najwięcej widzisz, pól. Po co mam no patrz jak ja kurde muszę się rozbudowywać daleko, żeby cokolwiek zbudować. I to na jednym polu! I to na jedną waloną szóstkę, bez niczego! Dobra, ma ktoś glinę? Oj, skąd, jak miałem dziewiątkę zablokowaną przez pół gry? Niestety, glina ciężko. A przez drugą połowę gry mam dziesiątkę zablokowaną, jakbyś owce przypadkiem chciał. Ja mam owce. Mogę jedną owcę teoretycznie dać. Owce zasianko? A, tak, to chętnie nawet. No jak wszyscy wiedzą, siano, oj, ciężko z sianem. No i Madzia kot 8 zbudowała się. Tak. No nie wierzę. No. Koniec. O bogowie, jak to zrobił AB, widzieliście go? Jak on zdominował. Jak on to zdominował, moi drodzy. No, normalnie. Domino jachaś by mi zazdrościł. Domino jachaś! Tak, zdominowałem. Zdominowałem. Fajnie, jakby piątka zaczęła wypadać w końcu. Nie wiem, tak miło by było dla odmiany jakaś... No, szóstka. No tak, no wiadomo, że przecież nie przesadzajmy. Po co to komu? Ktoś chce tak kamień za coś? To trzeba było się zbudować, ja nie narzekam, idę po tą szóstkę. Ktoś chce kamień coś? Po jaką ty szóstkę idziesz? Kamień coś za coś chce ktoś? A za owce? Nie, dziękuję. Okej. Okay. Jaką szóstkę ty górną możesz iść, chłopie? Znaczy przyjmujesz szóstkę na górę. Poczekaj, to ci dam po prostu. Aha, tamtą, dobra. A jaka jest inna szóstka na górze? No myślałem, że chodzi ci o tą złotą, dlatego zastanawiam się jak ty tam no. Płynąć. A to jest na górze? Zależy z której strony patrzysz. Tak. No nie wierzę. Dobra, ma sianko za owce, Gremlin? Sianko za owce? Dobrze, że mówisz teraz.
Ej, ale Domi i AB nadal tu gigantyczne prowadzenie. Przypominam, że gramy tylko do 14, AB już robi road tu... Ja pierdolę, no. Nie no, przepraszam, dwie drogi. No właśnie. Więcej niż ty. No właśnie, nie do przegonienia. Moja możliwość budowania się kończy właśnie w tym miejscu. Nie, no możesz tam iść na wyspę. Kurwa, ty gościu, ty no tu tyle możesz... propozycji. To był świata możesz zwiedzić teraz. Ma ktoś jakąś cegłę, owce albo siano? Oj, byczku. A co chcesz dać za siano? Za siano? Kamień mogę dać. Dwa kamienia? Nie no, dwa kamienia, ja mam port. Ja to mogę dać dwa kamienia. Jakby ktoś mi dał siano. W dobrym momencie powiedzieć, Bloody, bo już klikałem. A jak ma nie owce, dam. Cegłę za kamień? Albo za drewno mogę. Za drewno? Za drewno? To mogę co najwyżej ci kamień dać. No nie no, a coś innego niż kamień? Nie no, zastanów się, masz port z kamieniem przecież. No i co z tego, to możesz mi dać dwa kamienia. Oj, nie, byczku. Trzymaj dwa kamienia, trzymaj. No? Mówię zrobić tak. Co? A nie, to nie. Dawaj, AB. Dawaj, AB. Ach, ten AB jest taki potężny. Dawaj, Gremlin, dawaj. Oho. Nie wierzę, piątka wypadła. Ale numer, ale jajca. Niewiarygodne. Co tu się wydarzyło, proszę państwa? Tłum szaleje. O bogowie. Dobra. Dobrze. Zgadzam się oczywiście. Masz. Tłum szaleje, oho, jeszcze siódemkę zapomniałem, że pewnie wylosuję. No kurwa mać, ja pierdolę, już chciałem powiedzieć, weź sobie jedną więcej, coś ci chciałem oddać. No, wow, ale pech. No, właśnie za szybko kliknąłeś, gościu. Ja pierdolę, no nie wierzę. No i chuj ze wszystkim. Ajajaj, no. Dobrze, powiedzmy, spoko, nie ma problemu, blokuj mi kolejne pole. Dobra, to se weźmy może. To se rzućmy. Dobrze. Ajajaj, no niestety mroczne czasy nastały, powiem wam. Mroczne czasy, strasznie mroczne. Dla zwykłych zjadaczy chleba. Ale ja za to jak Madzia Kot 8 tutaj wyleciała, no. Trzeba próbować wszystkiego. Trzeba próbować, trzeba wierzyć przede wszystkim. Wiara powoduje, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko, zdziałać wszystko. Taka jest prawda. Dobra, Ejbiaczku. Dawaj. Rzucaj tam kosteczkami. Rób to, co czyń swoją powinność, Ejbsonie. O, chyba zasnął. AB, nie zasypiaj. O nie, chyba dostał 1000 zł donate'u. O, się dziwisz, jak on od 15 dni streamuje, on nie ma czasu, żeby spać. Przecież spał normalnie. No. Ej, o nie, pewnie dostał 1000 zł donate'u. Albo lepiej, 7000. Ja, no co dostałeś, 7000 donate'u? Nie, po prostu na chwilę poszedłem. Okej. Okay. Tu. Patrzcie na niego, jaki jest AB po zabijaka. Chodzę od pola do pola, po jednym polu biorę. AB. Wow. Władca. Jestem AB polowy. AB. AB polowy zdobywca. To może być kamień na przykład. Jak brać, to po jednym polu. Jak brać, to miliony. Kamień... Cie. Nie ma, wyjątkowo nie mam kamienia. Chyba, że chcesz dwa dla bezpieczeństwa, jakby siódemka dropnęła. Ale ja nie mam kamienia wyjątkowo, ale wiesz? Ale mówię do Madzi. No, ale ty mam jeden kamień, no. A, okej, okay, dobra. Wiesz, no... A masz sianko może gremlinie? Jeszcze mam. A chcesz może coś... nie mogę ci dać coś za te sianko? Dwa gminy? Ale właśnie się skończyło. Aha, okej. Okay. Kto by pomyślał, że siano będzie tak bardzo deficytowym towarem? Kto by pomyślał? O! Co chcecie za te sianko? Owca?
glina, drewno. Może coś kilka, czegoś, dwa gliny. Mogę ci dać. No i udało się. Przynajmniej tyle. No i pięknie. Udało się tu zrobić to, co chciałem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tu se postawię. Dobra. Dobra, Madzia kod 8. Dawaj. Kurwa. A mówiłem? A, jednak. No, ta siódemka przychodzi z nienacka. Ona nie wybacza. Ona przychodzi nawet nie wiesz kiedy ogólnie. Nawet nie wiesz, w którym momencie przyjdzie ci taka groźna i będzie ci grozić. Oj, nie wiesz tego. Ulala. Jaka blokada. No i się zrobiło po groźnemu. Piękna piąteczka. Coś dobrego w końcu weszło. Ejbi, odkrywco! Ejbi, się znowu wyciszyłeś jak coś. Co ty tam robisz, że się tak wyciszesz z ludźmi? Nie, siódemka. No teraz o, musiałem kołem kręcić. Siódemeczka. Kołem kręcić? Śmigłem? Rozśmigło robić? Musiałeś? Kołem, stary. No, śmigło. Ej, dobra, będę dla was miły. Tą ósemkę wam odblokuję. Co wam zablokować? No, co chcesz, wybierz. A, nie ma problemu, masz tyle moich pól do wyboru. Wybierz sobie, co tylko chcesz, gremlinie. Piątkę czy czwórkę? Wybierz sobie. A, bierz co chcesz. I tak to moje pole. Bierz co chcesz, jak to mówi Amy. Dobra. Kto ma najwięcej kart? A. No ja mam. Aha. Albo nie, jednak nie. Jednak Madzia kod 8. Ale poleciał z tymi polami, co nie? Na podbój świata wręcz, tak trochę. Na podbój świata tam poszedł ktoś. Aha, ale na zanim jednak. Kurde, rzuciłem, a mogłem na początku przenieść Robera, jak debil. Dobra, no to co? No to luźna dziewiąteczka teraz. No wiesz co, a ja cię odblokowałem ósemkę. Nie no, ale zablokowałeś mi czwórkę, no to wyszło na to samo. Spytałem się, dałem wam wybór. No wiem, wiedziałem. Oj, tam gadasz głupoty. Fokusujesz się na mnie, taki jest. Dawaj, gadasz głupoty, byczku. Nie ma czegoś takiego, ja się nigdy na nikim nie fokusowałem, bo mam swoje zasady i zasadziki. Co, zasadziki? Tak, zasadziki. Dobra popijawa. Zasadziki też mam. Wow, ja pierdolę, jeszcze tego o, nie brakuje. O kurwa, no. Ale cię zrobił. Madzia kod 8. Jak widać, Robert nie wystarczy do tego, żeby mnie blokować. Możecie jeszcze mnie zblokować statkiem. Spoko, rozumiem. Wiedział po prostu, że robisz road to zwycięstwo. To. Pewnie dlatego. Twoja wyspa. To nie tak, że Bloody właśnie zaraz się tam zbuduje. Zostaw mnie. No mnie już nie zablokuje statkami, że no. Tak powiem. Nie, no możesz się wybudować. Nie no. Może, no postawić może, ale zablokować mnie nie zablokuje. No cóż, jak zwykle. Grubo, powiem wam, grubaśnie. Poskipuję sobie moje tury. O, super, dziewiątka zablokowana, ale się bawię. Dobrze, i zaczęło się. Myk, trójka. Jak z nieba, jak grom z dzikiego nieba spadła. I myk, proszę państwa. Ale to nie wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem, moi drodzy. Aha. Bo przygotowałem jeszcze dla was Isru. Miejscowość luksusowa. Spoko, blokujcie mnie dalej. Bo chyba wygrywam przypadkiem. Dobre, AB, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak głosi słynne przysłowie bladeuszowskie. No, tam gdzie pada czasem, tam i Salomon nie naleje. Co? No nie znasz tego przysłowia? To słynne przysłowie katańskie, mówiące tu płyniesz? O biznesie to znaczyć, i o sukcesie. Co? Nie wiem, o co ci chodzi. Madzia kot 8, znana kociara, zarazem mistrzyni katanowa. Nie no, Bladiej trochę za dobrze ci idzie. Czasami wyraża się, że tak powiem,
oho. Czasami mówi oho, no i się rozjuszyłem. Czasami mówi oho. Za co on dostał teraz tego wicerza? No za rycerza. Za 3 rycerze. Tak. Okej. Okay. Mikrofon ci przepiął. Mikrofon jest, brzmisz jakbyś mikrofon był w dupie. O, teraz ja lepiej. Ja mam drewno za kamień. Ja też mam drewno. Ej, mi był pierwszy. No i kto tu mówi, że Abiemu nie idzie? Zobaczcie na niego, jaki władca. Ej, ale ogólnie gramy do 14 punktów. Przypominam, Madzia kod 8 ma 13. Tak tylko mówię. Kto by się spodziewał? Tak tylko mówię. Fokus na Abiego zawsze pomaga. No, nie wiesz. Jak bogowie. To mówią, Blady są zasady i zasadziki. Nie wiesz. Blady... Ktoś chce sianka? Blady, no, nie mam się za co wymieniać i tak. Swoich zasad. AB, Madzia, chcecie coś zasiąkać? Nie, i tak nie mam co zrobić. Nic niestety mi nie dropi. Obawiam się, że nie wygram tego pojedynku, a nawet przegram. AB, chcesz sianko? No. Madzia, kod sianko 8, nie. Ten oto... A ty, Madzia? Nie wymienię się z Madzią kod 8, bo wygra, rozumiesz to? Tak, wiem. No właśnie, musisz Gremlin YouTube się powstrzymać, bo ona ma zbyt duże prowadzenie. I no, prawdopodobnie wiem, jeśli nie wypadnie siódemka w tej turze, Madzia kot 8 znowu zwycięży. Niestety. By się spodziewał. Co by tu zrobić? Gdyby tylko przez całą grę Robert stał na polu Madzi kot 8, to może by się coś zmieniło, ale po no, co? Ale a ktoś z was ma siano może? Nie zmieniłoby się, bo rycerzy miał dużo. A ktoś ma siano? Nikt nie ma niestety, wiesz? No, to z tych rycerzy już by się wypstrzykał, a tak to ma rycerze do teraz nawet. Do momentu, kiedy już gra się kończy. No tak, ale miałby, wiesz, miałby ja, i tak władzę rycerską. Ja się mam policzyć, ile razy rycerze byli na moich polach. No. Byli na 3 razy na 10, 2 albo 3 razy na 9, 2 razy na 8. A na drugiej ósemce chyba też ze 3 razy? Dobra, nie ma co przedłużać. Gremlin YouTube, tak, ruszaj się. Czekaj, jeszcze tak, ewentualnie. Ktoś, coś. No nie wymieniaj się z Madzią kod 8, bo ona serio może wygrać, ale dobra, nieważne. Nie, no ja mogę się wymienić. Ja i tak. Jakaś dobra karta dropnie, nie wiadomo. Może. O. Czyżby to był punkt zwycięstwa, który zmienia absolutnie wszystko? A, zapomniałem jeszcze o piątce, że ja pierdolę, pod ending, wszystko dla Madzik od 8, ja pierdolę, nie dało rady tego wygrać, no. Nie, no zablokowała o, szóstkę, o co wam chodzi? Zablokowała szóstkę i 3 razy pod rząd była szóstka, no skończy, nie ma jak nie skończyć tego. Dostał, ej, przypominam wam, że on dostał chyba teraz, 3 razy była szóstka, on ma chyba 9 owiec, więc może sobie te owce powymieniać, wiecie, jak król na wszystko. I ma no pewnie. Nie no. I pytanie życie ma. Trzeba wymienić jedynie 4 do 1. No. Ajajaj. Ja pierdolę. No nic mi nie dropo. Nic się nie da zrobić. Takiego nic się nie da zrobić. Nic. Nic. Przez całą turę nic mi nie dropło. Bo cały czas była tylko szóstka. No, no niestety. Nie, jeszcze katana mi wywala. Na końcu. Dobra, już baczcie na to. No nie da rady, żebym tego nie skończył, no. Ja pierdolę, no jeden tak naprawdę, gdyby cokolwiek mi wypadło, to może bym jeszcze był w stanie to wygrać. No niestety. No niestety. No, ej, się kończy. A łapiecie, no, że... ta piątka pozwoliła mi to wygrać. A łapiecie, że jakby mi cokolwiek dropo, to ja bym skończył też, bo mi ja też byłem bardzo blisko. Ale nic mi nie dropo pod koniec, no. No niestety. Tak, kto by się spodziewał. No, no szkoda. To akurat gdyby ta piątka nie wypadła, to bym nie wygrał. No ja gdyby wypadło cokolwiek innego, to bym wygrał. Gdyby szóstka nie wypadła albo nie była zablokowana, to bym też wygrał. Niestety, peszek.